Blisko pół kilograma amfetaminy znaleźli policjanci w mieszkaniu 30-letniego chrzanowianina. W przedostatni dzień stycznia policjanci patrolujący okolice ulicy Fabrycznej podczas rutynowej kontroli znaleźli przy 30-letnim mieszkańcu miasta 4 gramy amfetaminy oraz 3 gramy marihuany. Za posiadanie narkotyków mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Wtedy też rozpoczęły się dalsze czynności, które standardowo są prowadzone w sprawach o przestępstwa narkotykowe. W toku tych wielu czynności, między innymi chrzanowcy kryminalni udali się do miejsca zamieszkania chrzanowianina, gdzie w trakcie przeszukania znowu znaleźli zarówno susz roślinny, jak i biały proszek. Obie te substancje zostały wstępnie przebadane narkotestem. Okazało się, że jest to marihuana i amfetamina. Pewno w tym nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że w trakcie tego przeszukania wśród tych narkotyków policjanci ujawnili także słoik z zawartością białego proszku. No i wtedy też po badaniu okazało się, że jest tam prawie pół kilograma amfetaminy. 30-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i nałożono na niego 3-miesięczny areszt tymczasowy. Aktualnie cały czas trwają dalsze czynności, no, które między innymi mają na celu ustalenie, skąd mieszkaniec Chrzanowa posiadał taką ilość narkotyków. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.